Witam tutaj, Folkmar. W następnym odcinku The Long Dark. No i cóż, mieliśmy nasze pierwsze spotkanie z Wilkiem, które, że tak powiem, nie skończyło się najlepiej. Gdybyśmy mieli przynajmniej nóż, moglibyśmy go pewnie trochę poharatać. Tak to on poharatał nas. Dobrze, że mieliśmy medykamenty. Jeszcze trochę ich mamy, ale... Nie wiem, czy następny kontakt z Wilkiem będzie tak to fajny. Znaczy będzie wyjście rodzaj. No na litość boską. Serio? Mgła? Chyba żartujesz. Jeszcze tu jesteś? Kurczę. Nie chciałbym marnować. A, ślady walki nasze. Nie chciałem marnować zapałki na tą pochodnię, no ale niestety. Jest to, że jak powiem, nasz jedyny ratunek. Nie wiem, jak działa pochodnia rzucona w wilka. Ale cóż, niestety, nie może nas to powstrzymać. Czy my kucamy? Nie. Strasznie nisko jesteśmy. Tak mi się wydaje. Przejście tutaj brzegiem, bo z tego co widziałem, wilki bardziej ganiały na środku. Brzegiem też powinniśmy gdzieś dojść. Przejdziemy się tu trzcinką. Co to za drzewo? Co się dowiem? Niestety nie. Byłem naprawdę wdzięczny, gdyby się okazało, że to jest klon. Jest możliwe, że klon będzie tylko gdzieś rósł. Dobra. Tylko kra. Dziwne, tak jakby się na odwilż już zbierało. Tutaj są ten domek. Tu spróbujemy przejść naokoło, może coś znajdziemy potrzebnego. Na razie staram się nie biegać, żeby nie robić z dużego hałasu. Zresztą survival na razie wychodzi nam tak jak wychodzi. Dobra, już nas zobaczył. Bydlak. No? Co? Dobra, żeby... No dlaczego? Co? Co to miało być? Dobra, poszarpał nam tylko trochę ubrania. Aha, dobra, niestety nie mogę rzucić w niego, że tak powiem. Dobra, co nam się stało? Dobra, jesteśmy tylko wychłodzeni i poszarpał nam ubrania. Spodnie nam poszarpał, no dobra. Bydlak. Dobra, idziemy dalej. Tam widzę już następnego. Zaraz się do nas pewnie przyfanzoli. Może nie powinien chodzić z pochodnią zapaloną. Z drugiej strony pochodnia to jedyne co mnie przed nimi może obronić. Dobra, chyba nas nie widzi. Dobra, tu widzę jakieś inne chatki rybackie. Tam jest następny wilk. Spróbujmy się jakoś tutaj przeczmychnąć. Na skałę niczego nie ma? Nie ma. Dobra. Czy ja to rzuciłem? Oczywiście, że to rzuciłem. Bo dlaczego żeby nie? Dobra, mogę się oganiać. Dobrze wiedzieć. Dobra, zajrzymy tutaj. O, tutaj przynajmniej są drzwi. Ale tak coś znajdziemy, jeżeli wilki nas zaczną gonić, to się idzie schować. Podkicajmy troszeczkę. Jest! Nożyk. Dobra. Do czegoś dochodzimy. W szafce nic.
szufladzie. Herbata. Nieźle. Chyba dostajemy odmrożeń. Tak, jesteśmy trochę przewieni. Przewiani. Dobra, spróbujmy rozpalić. Serio? Ech, nie mamy rozpałki. Czy mamy gałązki? Jest, mamy gałązki. Możemy zrobić podpałkę. Dobra. Spróbujmy napalić się trochę, ogrzać. Spróbujmy napalić pochodnią. No, powinno się udać. Jesteśmy dość mocno wyziębieni. Mam nadzieję, że się uda. Spróbuję może złowić trochę rybek. Byłoby to naprawdę git. Gdyby się udało coś tutaj wynęcić. Pięknie. Pięknie, dobra. Wrzućmy kilka nóg. Co? Dobra, wydaje mi się, że możemy... Aha, dobra, nie zgasimy. Zgaśmy, może się przydać później. Co my tu mamy? No, batonik, bardzo fajnie. Dobra, pod dwójką mieliśmy broń, ale nie mamy broni, więc nie wiem, czy nóż w tym momencie będzie traktowany jako broń. Co możemy zrobić? Zniszczyć możemy zaostrzyć. Zajmie nam to 17 minut, więc ognisko będzie się palić nadal. A że powiem, dobrze będzie zaostrzyć. Nożyk. Dobra, całkiem nieźle. Ognisko będzie się palić jeszcze godzinkę. Trzeba będzie przebić się przez ten lodzik. Nie wiem, ile nam to zajmie. Mam nadzieję, że ognisko nam nie zgaśnie przez ten czas. Super. Dobra, zejdziemy do ogniska. Nie, nie. O, właśnie. Pochodnie można odpalić od ogniska. Bardzo fajnie. Tylko na razie sobie tą pochodnię odłożymy. Ciekawe, czy można ją ulepszyć. Nie, można ją zepsuć. Jedyne, co można zrobić. Tak, dorzućmy jeszcze jedną. Dobra. Take torch. Dobra, nie wiem, co znaczy take torch. Aha. Dobra, że tak powiem... Nie mam pojęcia, o co chodzi. O, nie powiecie mi, że już brakuje mi... przynęty. O, nie. Czyżbym urwał haczyk wtedy? Kurczę, no i cały misterny plan. Pierdziut, no niestety. Dobra, czy jesteśmy na granicy czegoś? Jesteśmy na granicy wycieńczenia. Napijemy się wody. Dobra. Myślę, że... nie, musimy odekwipować pochodnie. Zróbmy sobie... sobie kawę, że już trochę przemęczeni. O, strasznie głośna ta muzyka. Ciekawy jestem, czy nie zagłuszy mi to nagrania. Stopimy trochę śniegu. Niestety nie udało nam się złapać ryby, co jest trochę nie... nie content, ponieważ jesteśmy głodni. Dobra, jaką mamy kapkę? Mamy trzy pochodnie. Aha, dobra. Dobra. Kawka, no już jest zimna, no choroba. Dobra, napijmy się, mimo wszystko.
53 minuty, więc jeszcze zagotujmy tę wodę, którą mamy. Nie wiem, ile nam to zajmie, mam nadzieję, że nie za długo. Dawaj, 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 dawaj. Zrób przy tym jednym ognisku, co się da. Dobra. Podgrzejmy te brzoskwinki. Otwórzmy je. Już zaraz zgłodniejemy. Dobra. No i gotujemy. Miejmy nadzieję, że się uda dogotować. A, to szybko idzie, więc nie ma problemu. Jesteśmy zamknięci w tej jednej chatce. Na dworzu wieje. Zjedzmy coś. O, kurczę, w porę. Dostałem jeszcze jeden batonik, którego wolę zachować sobie na później. A co może zrobić materiał? Może zrobić bandaże, super. Zajmie na to 20 minut. Aj, padło ognisko. Ale przynajmniej mamy bandaże, bo to będzie bardzo potrzebne. Kurczę, no. Strasznie się zawiodłem na tym, że nie mamy... Dobra. Ciepłe jedzonko, ciepły ten. O, co to jest? Powiedzcie mi, że tam będą haczyki. No jest gazeta, no nie jest źle. Czy coś jeszcze może być? Szkoda, że już nie ma żadnych tych. Dobra. Nie wiem, czy chodzi o to, że możemy to dorzucić. A, już tutaj ma 8, więc tak powiem, dorzućmy to. O nie! No i co? No i zgasło. No i zmarnowaliśmy dwie pochodnie. Już myślałem, że będzie, że da się z nich odpalić. Została nam jedna zapałka. Z tego co widzimy na dworzu, i zgasłem. Wilków za bardzo nie widzę. Ale jest zimno niepomiernie. Może jak dojdziemy do tej chatki, to coś znajdziemy jeszcze ciekawszego. Dobra, tu zostawmy otwartą, że jaki wypadek. Dobra. Biegniemy. Staramy się to przebiec. Tak, żeby wilki nas nie dopadły. Tutaj chyba jeszcze nie byliśmy, więc... Dobra. Wilki tam są. Mam nadzieję, że znaleźć tu coś naprawdę przydatnego, bo jak nie... No to mamy problem. Dobra, w plecaku. Okej. Dobra. Gazetka. Łóżko. Bardzo fajnie, brzoskwinki. To trzeba bardzo dokładnie przeszukiwać. Krzesło. Ile nam... Dobra, zrobimy tak. Wciągniemy sobie sardynki. Mamy trochę energii. Rozwalmy krzesło. Może pod krzesło coś wpadło. No za bardzo nic nie wpadło. Marnowaliśmy, tak powiem, więcej energii. Mamy podpałkę, mamy materiał, mamy duży materiał, mamy inny materiał. Mamy plecak, który na razie nam się bardzo nie przyda. Kurczę. To jak wygląda? No jesteśmy zmęczeni, jesteśmy głodni. Tego się obawiałem, ale przynajmniej wiatr przycichł. Dobra, wciągnijmy sobie tego batonika. No i trzeba będzie iść dalej. Najgorsze jest to, że mamy jedną zapałkę. I niestety te zapałki marnowałem... bardzo nierozsądnie, bardzo nierozsądnie. Dobra. Jeden wilk jest tam. Tam byliśmy. Dobra, jeżeli uda nam się przebiec do tej chatki, która mam nadzieję ma drzwi,
To byłoby niekiepawo. Nie narażając się na atak ze strony wilków. Właśnie, że ten to jeden może mnie zaatakować. To będzie tylko marnacja zdrowia i kalorii. Trzeba było się zorientować przy tamtych domkach, tylko niestety... Dobra, pobiegnijmy tutaj. Także tamten wilk nas nie zauważy. Do, o, tu już mamy jakieś konkrety. Super. Zapałki, 20 zapałek. Batonik, soda. Kurczę. Scrap metal, bardzo dobrze. Można by zrobić... haczyki. Tu się nic nie znalazło. Dobra, czyli w tej sytuacji możemy wziąć pochodnie i spokojnie odpalić ją zapałką, ponieważ mamy, z tego co teraz mi się wydaje, mamy około 20 zapałek. Tak, mamy dwie paczki po 20. O. Mamy czekoladę, więc sobie ją wciągniemy na teraz. Dobra. Jesteśmy tylko zmęczeni, więc... Poszedł mi stąd. Poszedł mi stąd. Nawet nie myśl. On. Nie ma niczego poza plecami. Spróbujmy się kierować w tamtą stronę. Wilk powinien się od nas trochę odkrzanić. Podbiegniemy. Wol mi stąd! Wol mi stąd! Pochodnią po ryju nie dostałeś? Podkuśtykajmy do budynków. Zobacz, może tu coś znajdziemy. Git! Fajnie. O, o, tutaj coś, cokolwiek. Jest! Pudełko. Niech coś będzie, błagam. Kurde. Ale nie ma sprawy, jest... Aaaa! Peanut butter. Da się przeżyć. Dobra, kolejne pudełko. Módlmy się. Dobra, z kaloriami nieźle, ale jesteśmy przemęczeni troszeczkę. Zostało nam 5 godzin dnia, dobra. Zgaśmy pochodnie na teraz. Nie ma co je marnować. Bo mamy... Mamy jedną pochodnię i... No nie jest może bardzo zużyta, ale... Mogłoby być lepiej. Dobra, popatrzmy pod łóżkami, pod szafkami, tu nic nie ma. Tak, pochodnie trzeba będzie zgrabnie wykorzystać, żeby... przestać się do... z powrotem do naszego miejsca, do naszego warsztatu. Tam będę mógł zrobić haczyk, będę mógł złapać jakąś rybkę. Zobaczmy, czy nie ma wilka. O, dobra, powrót. Odpalamy pochodnie. Znowu marnujemy zapałki, no ale niestety. Paszą. Woon! Woon, bo to sobie pochodnią poryją. Woon! Bardzo dobrze. Zuj, dziewczyna. No. Trzeba by ją jakoś nazwać, bo... Rzeczy dla psa. Dobra. Nie bądźmy wybredni w takich czasach. Właśnie, jesteśmy przemęczeni. Trochę. O, co my tu mamy? Co my tu mamy? Błagam, niech będą przynajmniej... Czekaj, co tu mamy? Co to jest? Best be prepared for anything. No, kurde. Bomba. Ej, słuchajcie, w tych skrzynkach coś jest. A jak głupia ciapa najprawdopodobniej pozostawiałem mnóstwo rzeczy. Ale dobra. Zwitek papieru, super, bo tu wszyscy nie są papier. Jednego wilka pogoniłem. Że powiem, pogoniłem mu kota. Dobra. Eee...
dobra, coś jest nie tak. Strasznie jesteśmy obciążeni. Chyba chodzi o to, że po prostu jesteśmy wykończeni. Trzeba by się przekimać, przynajmniej godzinkę. Bo długo tak nie dociągniemy. Czy jest coś, co możemy zjeść na teraz? Mamy sodę, mamy masło orzechowe, no kurczę. Dobra, zrobimy tak. Przekimamy się godzinkę. Może dwie. Zostaną nam dwie godziny światła. Dobra. Na godzinka. Dobra, stajemy. Jesteśmy mniej zmęczeni. Spada nam... Dobra, patrzcie, ciekawostka. Dobra. Nie jest tak źle. Mamy jeszcze 800 kalorii. Odpalmy te pochodnie. Wyjdźmy na zewnątrz. Trzeba będzie się z powrotem dostać do warsztatu. O kurczę. Oho. Czyż było więcej... A, ciało. O, dobra, szukamy. Super. Dobra, ciało. Won. Won, poszedł sąd. Dobra, coś tam przeszukaliśmy. Dobra, coś jeszcze? Dobra. Dziewczyna się trochę rozkręciła. Dobra, znaleźliśmy drugą siekierę, co jest naprawdę... niezłą sprawą. Popatrzmy jeszcze, biegnijmy. Może coś jeszcze znajdziemy w tym śniegu, może naokoło tych domków. Dobra, nie marnujmy kalorii. Dobra, wilk sobie uciekł. Kurczę, no łuku sobie jeszcze nie zmontujemy, no wiadomo. Trzeba będzie trochę bardziej poszukać. Kolejna chatka. Byle nie zemdleć. Jeżeli zemdleję, to będzie naprawdę ciężko. Przekimać się. Przynajmniej się przekimać. O, choroba, co? Wypaliła mi się pochodnia? So tired. Dawaj, Krysiu. Dawaj, dawaj, dawaj. Dojdź tylko do domku i idziemy spać. Nie pamiętam, czy byliśmy w tym domku. Tak, chyba w nim byliśmy. Dobra, jesteśmy wykończeni. Więc... na szybko, tak. Peanut butter. I do tego... trzaśniemy sobie... nie, napijemy się normalnie wody. Dobrze, zrobiliśmy więcej. Dobra, nie jesteśmy już tak bardzo głodni. Dobra. Moja droga, trzeba będzie się przekimać. Przynajmniej to 6 godzin. No dobrze. Więc, że tak powiem, no było całkiem owocnie przy tych poszukiwaniach. Przeżyliśmy drugi dzień. Nie jest źle. Kondycja całkiem spoko. Więc tak. Zakończymy tutaj. I... zobaczymy się... w następnym odcinku. Na razie dzisiejszy dzień był całkiem owocny. Zobaczymy się w następnym odcinku. No i cóż. Widzimy się. Pa, pa.